Siódmy dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W siódmym dniu nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego zastanowimy się nad darem umiejętności. Papież Benedykt XVI tak o nim mówi. Jest jeszcze dar umiejętności, mówi się też dar wiedzy, ale nie wiedzy w znaczeniu technicznym, tej, którą zdobywa się na uniwersytecie, lecz wiedzy w znaczeniu głębszym, która pozwala odnajdywać w świecie stworzonym znaki, ślady Boga i zrozumieć, że Bóg przemawia w każdym czasie i mówi do mnie. Pozwala ożywiać Ewangelią codzienną pracę, umożliwia zrozumienie, że istnieje głębia, i zrozumienie tej głębi, by w ten sposób przydać smaku pracy, nawet tej trudnej. Dar umiejętności uzdalnia nas do tego, byśmy podejmowali w życiu takie czynności, które trzeba wykonać, byśmy wiedzieli, co mamy czynić, byśmy wiedzieli, co mamy myśleć, bo czasem są takie sytuacje, że nie wiemy, co robić. Jeszcze inaczej mówiąc, byśmy realizowali wolę Bożą w życiu, w sprawach wielkich i ważnych, a także w codziennych, prostych, prozaicznych. Rozważając cnotę umiejętności, myślę, że w sposób szczególny posiadała ją święta królowa Jadwiga. Jako 10-letnia dziewczynka musiała być dojrzałą kobietą. Zmieniła, nie bez trudu, swoje plany życiowe. Od dziecka była zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem, a poślubiła Jagiełłę, księcia litewskiego, bo tak wówczas rozpoznano wolę Bożą. A ona postanowiła, nie bez buntu i trudu, ją realizować. Przyszła na świat w lutym 1374 roku, chociaż historycy spierają się o datę jej narodzin. W rodzinie króla Ludwika Węgierskiego Andegavena i Elżbiety Księżniczki Bośniackiej. Na prośbę dostojników polskich zrezygnowała z małżeństwa z Wilhelmem Habsburgiem, z którym była zaręczona, i zgodziła się na objęcie tronu polskiego. Po przybyciu do Polski 16 października 1384 roku 10-letnia Jadwiga była koronowana na króla Polski. Legenda mówi, że Jadwiga początkowo buntowała się i sprzeciwiała woli możnowładców polskich. Nie chciała poślubić Władysława. Długo modliła się przed pięknym, czarnym krzyżem w katedrze wawelskiej. Kiedyś w czasie takiej trudnej modlitwy usłyszała słowa Pana Jezusa. Czyń, co widzisz. Zrozumiała, że ma czynić to, co jest dobre dla Polski, dla Europy. Zrezygnowała ze swojego prywatnego dobra. Uspokoiła się i zgodziła na małżeństwo z wielkim księciem litewskim Władysławem Jagiełłą. Miała wtedy 12 lat. Jadwiga złożyła wielką ofiarę, rezygnując ze swoich planów życiowych. Uczyniła to w trosce o chrystianizację Litwy i utwierdzenie pokoju w Europie. Nie sposób w czasie tej krótkiej konferencji przedstawić bogatą sylwetkę świętej Jadwigi, ale w celu ukazania jej sylwetki duchowej warto powiedzieć o jej modlitwie osobistej. Zacytuję słowa papieża Jana Pawła II, która jest swego rodzaju hymnem
ku czci świętej Jadwigi. Pragniemy Ci powiedzieć, Tobie, nasza święta Królowo, że pojęłaś, jak mało kto, tę chrystusową i apostolską naukę. Nieraz klękałaś u stóp wawelskiego krucyfiksu, ażeby uczyć się takiej ofiarnej miłości od Chrystusa samego. I nauczyłaś się jej. Potrafiłaś swoim życiem dowieść, że miłość jest największa. Czyż w prastarej polskiej pieśni nie śpiewamy tak, Krzyżu Święty nade wszystko? I właśnie wtedy, od Chrystusa Wawelskiego, przy tym czarnym krucyfiksie, nauczyłaś się, Jadwigo Królowo, dawać życie za braci. Twoja głęboka mądrość i szeroka aktywność płynęły z kontemplacji, z osobistej więzi z ukrzyżowanym. Contemplatio et viva, tu zyskiwały słuszną równowagę. Dlatego nigdy nie utraciłaś tej najlepszej cząstki, obecności Chrystusa. Tak mówił papież, który miał do niej szczególne nabożeństwo. Umocniona modlitwą do Pana Jezusa, umiejętnie sprawowała rządy, troszczyła się o pokój w powierzonych jej ziemiach, dbała o rozwój gospodarczy państwa, przyczyniła się do założenia uniwersytetu w Krakowie, troszczyła się o biednych i chorych, dla nich fundowała szpitale. Ta mądra i piękna kobieta dbała o rozwój kraju. Historycy stwierdzają, że to jej roztropna polityka dała podwaliny pod zwycięstwo grunwaldzkie i pomyślność Polski w XV wieku. Miała swój dwór i zachowywała ówczesną etykietę. W czasie nieobecności małżonka nosiła szaty pokutne. To taka ciekawostka. Dbała o wytworność. Na jej stole były ówczesne rarytasy. Jednak z powodu jej kaprysu nawet chleb trzeba było sprowadzić, bo swojego jeść nie chciała. Postępowała umiejętnie, ale na zachcianki też sobie pozwalała. Była normalną kobietą. Zaś w wyznaczone dni pokutne pościła o chlebie i wodzie. Umiejętnie postępowała też wtedy, gdy intryganci oczernili ją i posądzali o niewierność małżeńską Władysławowi. Potrafiła dowieść prawdy. Znana była jej pobożność, szczególnie Maryjna. Bardzo pragnęła macierzyństwa. Zmarła w czasie połogu, nie zostawiła następcy tronu, ale zmarła jako matka chrześcijańskiej Litwy. Świętość osiągnęła nie w klasztorze czy pustelni, na takie wzory wskazywała pobożność średniowiecza, ale w zamku królewskim, jako królowa i pani. Gdy umierała, miała około 25 lat. Na przykładzie tak skrótowo przedstawionego życiorysu świętej Jadwigi Królowej można jednak zauważyć, że dar umiejętności uzdalnia nas do wykorzystywania różnych dóbr naturalnych, materialnych, do tego, by pełnić wolę Bożą, by osiągnąć zbawienie, świętość w każdych okolicznościach. Zachęcam, by każde okoliczności, nie czekać na lepsze, wykorzystywać do tego, by wypełniać wolę Bożą. I zachęcam, by prosić o dar umiejętności do tego potrzebne.
Na zakończenie przypomnę jeszcze słowa papieża Benedykta. Dar umiejętności, mówi się też dar wiedzy, ale nie wiedzy w znaczeniu technicznym, tej, którą zdobywa się na uniwersytecie, lecz wiedzy w znaczeniu głębszym, która pozwala odnajdywać w świecie stworzonym znaki, ślady Boga i zrozumieć, że Bóg przemawia w każdym czasie i mówi do mnie, pozwala ożywiać Ewangelią codzienną pracę, umożliwia zrozumienie, że istnieje głębia i zrozumienie tej głębi, by w ten sposób przydać smaku pracy, nawet tej trudnej. Dzisiejszą konferencję zakończymy modlitwą świętej siostry karmelitanki Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Często jest znana jako Mała Arabka. Modliła się tak. Duchu Przenajświętszy, kocham Cię z całej duszy mojej i uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pocieszaj mnie, prowadź mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co spotka mnie z Twojej woli. Obiecuję przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Święty, obdarz cały świat i mnie swoim pokojem. Amen.